Wszyscy tu obecni, dorośli i dzieci, uważnie patrzcie i słuchajcie. Oto Marcin zatrzymał się, bo widzi przed sobą biedaka i słyszy jego drżący głos, tak głośniej wołający o pomoc. Dobry żołnierzu, litości, zmiłuj się dlatego. Czy ktoś mnie woła? Rzeczywiście widzę człowieka, który prosi o pomoc, na litość czeka. Dobry żołnierzu, pomóż mi, jak mi ma być tego. Nikt z ludzi nie przyszedł ci z pomocą? Nie mogę tego zrozumieć, nie mogę w to uwierzyć. Tak, dobry panie, daremne były moje wołania. Większość ludzi jest obojętna, swoimi sprawami zajęta. Jeden człowieku, widzę, że jest ci potrzeba. Nie ma srebra ani złota, ale wielka jest moja obawa. Bardziej niż wody i chleba, potrzeba mi ciepłego odkrycia przed innym chroniącego. Chętnie zrobię to dla ciebie i pomogę ci w potrzebie. Z miłości do pana mego, pół płaszcza dam ci mego. Tak bardzo żywnę z mękami. Upłaszcza daje z radością. Przyjmij go z miłością. Dziękuję ci, miły panie. Dziękuję mi na ustawę. Jest ciepło w twoim ciele. Podziękuję Bogu w pośle. Kochani, posłuchajcie na pożegnanie ważnego dla nas przesłania. Dorośli i dzieci tu obecne, zapamiętajcie sobie na zawsze. Nie mijajcie nigdy człowieka w potrzebie. Pomagajcie i wspierajcie każdego potrzebę. Dziękujmy wszyscy razem. Dziękujmy, a świętego Marcina dobroci nas na miły. Święty Marcin, nie pomagaj się, Święty Marcin, nie pomagaj się.
Na house, 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 na house